Kolejny odcinek Kurkiego Dogiego, baby, witamy, kurcze, w Spyro, wyschnięty kanion, lecimy, kontynuujemy teraz drugi świat w pierwszej części. I tak, znowu nagrywam jeden po drugim odcineczki, kurcze, to mi się podoba bardzo. Nagrałem jeden, zobaczyłem, czy wszystko się dobrze nagrało i kolejny, i po tym to samo będzie. Dzisiaj pewnie cztery odcineczki wlecą, więc to jest... Wow, sporo nawet, wydaje mi się. Ale naprawdę jest hype, jest hype, jest hype. Ja się bawię dobrze. Lecimy. Polećmy, kurczę. Wyschnięty kanion. Co my tutaj musimy zrobić? Czy jest jakiś punkt umiejętności? Nie. Jak widzę, to nie. 400 diaksów i 4 smoczki. Luzik. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo ja się co odcinek bawię trochę dźwiękiem mikrofonu, prawda? No i czasem mi się wydaje, że coś może być nie tak, ale zobaczymy, jak to będzie w praniu. O, ty strzelasz! No tak, przecież tutaj oni strzelają. Dycha. O kurczę, ile diaksów tu mam nagle. Okidoki, tutaj chyba nic takiego więcej nie ma. Tutaj wiem, że... A, no tak, jajcarza musimy dookoła. Ale najpierw was jeszcze rozwalę. Chcę mieć tutaj z głowy, żeby nikt mi tutaj absolutnie ani trochę nie przeszkadzał. Chodź tu, jajcarz. A, jeszcze wy będziecie przeszkadzać. Super. Oj, skrzynka go uratowała. Co za farciarz. Dobra, już po tobie. Ho. Nie ma takiej długiej zabawy ze mną. Przez ciebie straciłem jedno życie prawie. Serio go nie trafi... Spyro! Ty huncwo... Spyro! Ogar! Ogar, ogar! Ja nie chcę się tutaj tak bawić z nimi. Tu już chyba nic nie ma więcej, wydaje mi się. Wyczyszczone, Edy. Jeszcze was tutaj, kurczę, ale najpierw smog. Najpierw smog. Kogo mamy? Conan! Że co? Pat niebieski jest. Dziękuję, że mnie uwolniłeś, Spyro. Nie ma sprawy. A proszę cię bardzo, już 20 smoków. Wow. Czy to już jest ćwierć gry? Bo chyba jest 80 smoków w grze. Tak mi się wydaje. Okej, tutaj nic więcej. Na dole ten typek będzie. Czy ty strzelasz do góry? Chyba tak. Ale wiem jedno, że najpierw to sobie tutaj wskoczę. Albo nie. Albo. Dobra, mam pomysł. Lepszy. Już po tobie. Tutaj się dołem nie idzie. Okej. Bo wiem, gdzie jest klucz. Właśnie o ta. Muszę najpierw do tego kluczyka podlecieć. Ale to jest tak wysoko. Ojej. Jak się po ten kluczyk latało tam? Będę musiał bardzo pomyśleć. Chyba z innego pułapu. Dobra, nie ma sprawy. Najpierw sobie tutaj na dół zejdźmy. Bo tutaj i tak mamy trochę rzeczy, no, do zrobienia. Nic więcej, nic. Zostaw tą maczugę w spokoju, typie. W końcu. I teraz sępy. Przyjemne jest ich rozwalanie, naprawdę. Alby mnie kaktus zrobił, Jezu. Patrzę tak na... Kamera! To mój największy wróg zawsze w Spyro. Poważnie. O Jezu, to jeszcze drugi ptasz. Ptasz robił. O cię w pytkę. Oj, trzeba się przyzwyczaić do sterowania. Znaczy do tej kamery przede wszystkim. Szkoda, że kamera nie działa bardziej pasywniej, że zawsze jest za mną czy coś. Ale trudno. Tutaj nic nie ma. Tutaj jedynie sobie... A, no tak, i tak muszę zaskoczyć. Jeżeli chcę mieć diaksy. I żyćko się ma. No tak, jeszcze bym zapomniał. XD, XD, XD. Przecież tu smok jest. Ivor. Ivor. Ivor.
Czy to ty, Spyro? Ten zacny młokos, o którym tyle słyszałem. Tak. Już pierwszy dymek, który z siebie wydałeś, był dla nas znakiem, że... Znakiem... Nie pamiętam. Okej. Okay. Super. Jestem po prostu randomowym smokiem. I tyle. Dobrze, jednak i tak musimy znowu na górę pójść. Bo muszę sporą ilość miejsc polecieć. Tutaj tą górę wyczyścić. Nie jest wyczyszczone, wydaje mi się. I są już te fajerwerki, tak myślałem. Trzeba uważać, bo można oberwać od nich niestety. I tędy będziemy właśnie iść, żeby zakończyć poziom, jednakże jak mówi... Ej, Activision, znalazłem buga. Gdzie ten ptak poleciał? To ty stąd przyleciałeś! O, cię w pytkę, nawet nie wiedziałem, ja myślałem do tej pory, że on sobie tutaj na kaktusie tyłkiem siedział czy coś. Dobra, a teraz dolecieć. O, doleciałem, ale i tak to muszę z kluczem wrócić. Nie. Fucking shit. No dobra, ale ten klucz zostawię sobie na koniec, tak czy siak. Co zrobić? Teraz jeszcze wrócę na tą górę właśnie. Żeby tamtędy, tam gdzie właśnie ptaszek mnie zaatakował, ten sęp. To jest chyba sęp, tak? Czy może dzięcioł, jakby ktoś powiedział. A ty ptakiem chcesz mnie bić? O ty. 25 dostałem i żyćko jeszcze. O, tutaj właśnie. O! Siema. Wiem, że mnie nie widziałeś. Dycha. No to ładnie. Dawaj, smok. A, i stąd sobie wylecę chyba w górę. Borys. Tu doceniamy sprawnych szybowników. Dobrze ci idzie szybowanie. Co, Spyro? Szybowanie to mój żywioł. I tyle. Ho. Dobrze, a czy stąd polecę właśnie tam, gdzie myślę? A tutaj jest to wejście, czyli ja w złym kierunku patrzyłem. O Jezu, jeszcze tu są wrogowie. Dobra, zejdę sobie po nich zaraz. Ty sobie siedziałeś tutaj? Jak ty w ogóle wlazłeś tu? Ty nie potrafisz szybować, stary. Ryzyk fizyk. Udało się. Oj, to nie jest łatwe. Ale jest smoczek i jest kluczyk. Maximus, hej! Wspaniały lot, Spyro! Już myślałem, że dokonam żywota wśród łażących mi po głowie sępów. Może nie widać, ale to bardzo smaczne ptaszyska. Polecam podpieczone ze szczyptą soli. Jesus. No dobra, ten dubbing jest jednak okej. Okay. Znaczy, akceptowalny, o tak powiem. Mogę z Zoe gadać, ale nie chcę. O Jezu, już myślałem, że spadnę na dół. Tutaj jeszcze wy na dole, moi drodzy kolegowie. Ops, te sępy są głupie. XD. Mnie w ogóle nie widzą. Sparks, czy ty to weźmiesz? Weźmiesz. Luzik, czyli zostało już nam tylko tam na końcu i skrzynka, żeby wrócić do niej. No, troszkę dłuższy poziom w końcu. Oj, będą dłuższe w dwójce i trójce, uwierzcie. Tam to już w ogóle będzie zabawy na ho-ho. Tu już jest wyjście, ale nas wyjście, wow, nie interesuje, co ja właśnie zrobiłem. Interesuje jeszcze nas to. Pyk. Piątak. Co tam skacze? A to cające, Jezu. Myślałem, że jacyś wrogowie. Bez kapy. Tu. Czy ja naprawdę mogłem od razu stąd tutaj przylecieć, serio? What? Ile mi zostało? Dobra. Jak taka jest równa liczba typu właśnie 375, to jestem pewien, że... Fuck. Nie uda się tak. No to właśnie jestem pewien, że... już mi starczy. Do otwarcia skrzynki. Znaczy, że skrzynka zostaje już koniec poziomu. Bo tak to już resztę mamy. No ale taki dłuższy poziom, no w końcu się tak wczułem bardziej. To miasteczko sępów. Jak to się nazywa? Wyschnięty kanion, Boże. Wyschnięty kanion.
Nie przyzwyczajam się do tych nazw. Dobra, i tam skrzynka została. Mam nadzieję, że się nie wywalę. Nie chcę się wywrócić. Czuję te spadki czasem poniżej 30 FPS-ów. Jednak chcę jakąś jeszcze aktualizację, zanim zakończę w ogóle całą serię. Doleć. Jest, udało się. Pyk. I 400 na 400. Nie będę już tam biegł, tylko kliknę opuść poziom. Po prostu. Czasem właśnie takie klikanie exit level, no nie opuść poziom jest lepsze. Bo nie muszę marnować 2 minut na to, że jeszcze tam dojdę do tego portala, jak to jest wszystko to samo. Więc dobrze, że jest ta opcja. 1600 diaksów. Ile było ich w grze? Ja już nie pamiętam. Trochę ich tam było. Ale wracamy już do strażników pokoju. Yeah! Czuję cię, Spyro. Czuję, że w ciebie gram. Kolejny poziom. Miasto na klifie. Zróbmy to. Zróbmy ten poziom. Tutaj też będą sępy i tak dalej, ale nie będzie aż tyle zabawy. Będzie całkiem przyjemny poziom. Powinien być, chyba. Ale ja pamiętam mniej więcej, gdzie są te diaksy ukryte. Uiii, co tak wysoko lecisz? What the fuck? Co on tak wysoko poleciał, ten Spyro? Przecież on w oryginale tak wysoko nie latał. XD, już myślałem, że się zbugowało czy coś. No nieważne. Tutaj są dwa, ale jeszcze za tym murkiem będą. Ale to już na sam koniec akurat zostawimy. Jaki fajny piasek na dole. Świetnie to jest zrobione. O! Ale dobra, nie zabrała mi życia, całe szczęście. O właśnie, z tych z garnuszków trzeba zbierać. Ile do uzbierania? 400, 3 smoki i 1 jajo. W mieście nad klifem. Tu się nic nie chowa? Nie. A, nic się nie chowa, tak. Ja to naiwny chyba jestem. Chodź. Ja to zawsze na to mówiłem mamuśka. Bo zawsze coś takiego gotuje. Tu trzeba troszkę akrobatycznie podejść do łażenia po budynkach. Jeszcze mam jedno pytanko co do gry. Sterowanie. Schemat sterowania. Przewrót. Obrót kamery w lewo, w prawo. Tak. Bo to wszystko jest to samo, tak? Wskazanie skarbu, ruch kamery, jak sobie porównuję. Przewrót. Luzik, ja to chcę, ja chcę retro. Brakuje mi właśnie... Zaraz. Nie, wziąłem to retro, czy nie? Sterowanie, schemat. Tak, retro. Brakuje mi tego obracania bumperami. To jest bardzo dobre, to się bardzo mi przyda. Niesamowicie. No bo tak to miałem do tej pory, zionięcie ogniem i kamera do tyłu, po co mi to? Jak kliknę sobie to, to mi się przewodnik szybko otwiera. Ej, to bardzo, bardzo fajne. No i super, i teraz z takim sterowaniem mogę grać. Jeszcze jak będziemy sobie grać w ten latający poziom, to sobie oś zmienię latania. Siema! Jakim cudem smok może spopielić metalową zbroję? Pamiętaj, Spyro, płomienie nie zaszkodzą zbroi, ale szarża i twoje rogi powinny zrobić swoje. Okej. Fajnego masz młota. O ty, na. Kurde. Jak ty tak szybko zasuwasz? No co za typ. What? Nie trafiłem cię. To jest Spyro, bo ty mi... No w końcu, bo ty mi czasem tak jakoś dziwnie wolno biegasz w prawo, za słabo skrętny jesteś. Ale dobra, skrzyneczka. Chyba nic nie przegapiłem więcej. To się to śmieje. Hehe. Piu. A ty? Piu. Się nie spodziewali. Inkwizycji Spyra. Spyro?
A tu nic nie ma. Dobra. Wiem, że jeszcze na budynku coś będzie, ale to już zostawię na potem. Tu muszę wskoczyć. I czy zadziała ten magiczny trik z jedynki? Nie. Nie zadziała. A dało się w jedynce, w oryginalnej jedynce. O, żyćko, hej. 18 żyć już mam. Czy ja chociaż jedno z życia straciłem? Chyba nie. Napiszcie w komentarzach osoby, które już obejrzały ten... poprzednie dwa odcinki i ten. Czy straciłem jakieś już życie? Bo zapomniałem szczerze. Jeżeli tak, no to trochę słabo, a jeżeli nie, no to... ciekawe, dokąd wytrzymam. Dobra, tu mamuśka. Ugotuj mi coś. No halo! Ej, ale ona mnie nie wolnała. Mam ciągle złotego Sparksa, lol. Dobrze. No musimy się teraz spiąć na samą górę. El Matador! Ale hiody. Podoba mi się to. Zaraz będziemy do otwartej przestrzeni tam lecieć jeszcze. Czy już z garnka mam? Tak. Wow! Garnka mam, tak. Czy to jest na klucz? To czym ja to mam rozwalić? O, wpytę, bo ja tego nie pamiętam akurat. O, cię wpytki. Dwie mamy. Pyk. Muszę wiedzieć, czym to rozwalić. Absolutnie. Enzo, amore. Masakra. Ej, co jest po drugiej stronie rzeki? Poszybuj tam, to się przekonasz. Dzięki za radę. Ej, ale... nie podoba mi się ta skrzynka, tak? Leży sobie i co? What the fuck, Spyro? Dobra, dycha, piątka, jeszcze tutaj. Ja nie wiem. Nie wiem, przecież tu parę rapów jeszcze w tej części nie było. A żadnego... Nie no, tu nie było żadnej tej... żadnego działka? Dobra, jestem głupi, przecież tam jest fajerwerek. XD. Ale ze mnie lama. Pytam się jak głupiec. Czy dolecę? Dolecę. Dobra, czyli teraz i tak siłą rzeczy muszę tam wrócić. Ale to już mamy mały skrót. Mhm. Luzik. Chodźmy sobie dalej. Teraz naszym zadaniem będzie tam poszybować daleko. Ale to chyba też bezproblemowo ze skokiem będzie. No i właśnie te sępy głupie. Leć. Uff, ledwo. Już się cykałem, że coś mi nie wyjdzie. Siema! I znowu oczywiście ta bramka jest. Ale bardzo, bardzo fajnie się zieje ogniem, że tak powiem. To jest tak intuicyjne, no nie? Z tą obecną grafiką. Po prostu co chwilę mogę zionąć. Mi się wydaje, że to jest faktycznie szybciej niż w oryginalnej trylogii. Tu dwójka. Uj! Typie, ja cię nie zauważyłem. Dobra, najpierw się ich wszystkich pozbądźmy. Będą denerwować. I to już ostatni. Elo. Usmażone pióra, osiągnięcie. A tutaj żadnego tego nie było. Twierdza dla dra luźnego. Nie ma. Nie ma tutaj punktów umiejętności. Spoko. 338. Tu jeszcze smoczek. Ejka. Marko. Cześć, Marko. Dotarłeś do najwyższego punktu miasta na klifie. Stąd możesz się dostać dosłownie wszędzie. Na twoim miejscu skorzystałbym z wiru. Wir, czyli to czym lecimy pod górę. O, właśnie o to coś. Ale pierw. Oj. Dobra, ale... no właśnie, wolałem bezpiecznie wylądować. Hmm.
Tutaj wydaje się, że już nic, ale jeszcze tu. No i właśnie za tym jeszcze coś powinno być. Mam nadzieję. Bo tam już chyba wszystko jest. Ale jak coś, to mamy Sparksa, kurczę no. I tutaj. Pyk. O to mi właśnie chodziło. Ile tego było? A 400, dobra, czyli wszystko. Poziom ukończony. Wychodzimy, opuść poziom, wyjdź. No ładnie, podoba mi się. Podoba mi się, lecimy, kurczę, nieźle z tym wszystkim. Progres ładny. Ale że jest już 21 minut ludziska, to myślę, że będziemy powoli kończyć ten odcinek. Dwa poziomy to troszkę już były dłuższe, prawda, prawda. Ale myślę, że już w następnym odcinku dokończymy ten świat, bo została nam lodowa jaskinia, ten boss i latający poziom, więc myślę, że na spokojnie to wszystko będzie ogarnięte. A ja się z wami żegnam, trzymajcie się, see ya later!